Panie Micie, odniosę się jeszcze do jednej sprawy. Próby zamykania ust radnym i próby zastraszania poprzez niemożności korespondencji z prasą, z dziennikarzami. No panie wójcie, no to nie tędy droga. Nie tędy droga. Jeden tytuł. Bo ja biorę pełną odpowiedzialność. Pełną odpowiedzialność biorę to, co piszę do redakcji Wieści Gór za te artykuły i ja się tam podpisuję. Jak chce pan, nie zgadza się pan z tymi tezami, to proszę mi podać do sądu. Będziemy się nie redakcji, bo to dziennikarzom nie ma co zamykać za ustawę to wie pan, ani radnym. I tu jest stanowisko jednoznaczne, klub Zróbmy to Razem, żeby pan nie próbował takich rzeczy, bo to się nigdzie, to się źle skończy. Radny ma prawo kontaktować się z dziennikarzami. Ja mówię o próbie zamykania ust radnych. Ale komu? Na temat, ale komu? W jaki sposób? Bo pan takie żądania wysunął. Jakie żądania? W prośbie do Wieści Gór, o który pytałem tamtym razem. Jakie? Ale widział pan te żądania? Widziałem.